Szanowni Państwo, podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej zmieniona została uchwała dotycząca usytuowania miejsc, w których można prowadzić sprzedaż napojów alkoholowych, tak zwanych m.in. letnich kawiarenek. Na mocy tej uchwały możliwym stało się usytuowanie takich letnich kawiarenek na Placu Miłośników Astronomii. Z informacji, które uzyskaliśmy podczas posiedzenia Komisji Kultury oraz podczas posiedzenia sesji Rady Miejskiej Grudziądza, okazuje się, że pomysł miasta jest taki, aby wyłączyć miejsca parkingowe znajdujące się na Placu Miłośników Astronomii, a w to miejsce ustawić letnie kawiarenki. Ja oczywiście jestem jak najbardziej za tym, aby letnie kawiarenki znajdowały się w Grudziądzu, aby przedsiębiorcy prowadzący gastronomię mogli takie kawiarenki usytuować także na Placu Miłośników Astronomii, ale jestem przeciwny temu, aby wyłączać kolejne miejsca parkingowe. Dlatego podczas sesji Rady Miejskiej zaproponowałem panu prezydentowi, aby te kawiarenki, które chcieliby rozstawić grudziąccy przedsiębiorcy prowadzący branżę gastronomiczną, aby usytuowali je na skwerach zielonych zlokalizowanych właśnie przy Placu Miłośników Astronomii. Wiemy, że skwer, który znajduje się za moimi plecami, ma być poddany rewitalizacji. Wiemy, że prowadzone są konkretne działania w tym kierunku i to jest doskonały moment, aby wygospodarować na tej zielonej przestrzeni miejsce, gdzie mogłyby znajdować się letnie kawiarenki. Druga strona poniekąd w pewnym stopniu jest już zagospodarowana, ale gdyby ją zagospodarować nieco inny sposób, tam też kolejna kawiarenka letnia mogłaby się znaleźć i nie odbyłoby się to kosztem wyłączania konkretnych kolejnych miejsc parkingowych na Grudziądzkiej Starówce. Po sesji Rady Miejskiej zgłosili się do mnie mieszkańcy Grudziądza, mieszkańcy Grudziądzkiej Starówki, ale też przedsiębiorcy prowadzący tutaj działalność gospodarczą. Oni wyrażają negatywny stosunek do tego, aby kolejne miejsca na Grudziądzkiej Starówce zostały wyłączone. Dlatego też wystąpiłem z interpelacją do pana prezydenta, w której ponawiam moją prośbę wygłoszoną na sesji Rady Miejskiej, aby kawiarenki, które miałyby być zlokalizowane na Placu Miłośników Astronomii, znalazły się na strefie zielonej, a nie na strefie parkingowej, aby nie wyłączać kolejnych miejsc parkingowych, bo mieszkańcy Grudziądza i tak mają problem z brakiem miejsc parkingowych. Deficyt miejsc parkingowych dotyczy nie tylko Grudziądza, dotyczy praktycznie wszystkich miast podobnej wielkości, jak i większych w Polsce. W związku z tym miasto powinno aktywnie działać na rzecz pozyskiwania czy tworzenia konkretnych, kolejnych miejsc parkingowych. W związku z tym, że od jakiegoś dłuższego już czasu słyszymy o planie wybudowania wielopoziomowego parkingu przy ulicy Portowej, ja w swojej interpelacji sugeruję panu prezydentowi, czy proszę wręcz pana prezydenta o to, aby w budżecie miasta wygospodarowało środki na opracowanie koncepcji, dokumentacji technicznej, na mocy której można byłoby podjąć konkretne kolejne działania zmierzające do wybudowania parkingu przy ulicy Portowej, bo mówieniem, ale trzeba przejść do czynów. Musimy mówić już o konkretach, więc musi powstać koncepcja, musi powstać dokumentacja techniczna, abyśmy znali konkretne koszty budowy takiego parkingu i później podjęli decyzję, czy ma to być wybudowane przez miasto, przez miejską spółkę, a może w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Także to jest kolejna kwestia. I następna kwestia, złożyłem w interpelacji prośbę do pana prezydenta, aby zabezpieczyć środki w budżecie na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Podgórnej. Wiemy, że ulica Podgórna jest z jednej strony zaniedbana, ale z drugiej strony znajduje się blisko ścisłego centrum, blisko stricte Starówki, ale też kroczą nią turyści z Góry Zamkowej. Tam też mogłoby się znaleźć kilkanaście miejsc parkingowych po zmodernizowaniu tej ulicy. Także to są konkretne propozycje, alternatywy dla miejsc parkingowych, których brakuje, które można znaleźć w mieście, można znaleźć w obrębie Grudziądzkiej Starówki, tylko trzeba podjąć konkretne już działania, żebyśmy już tylko nie mówili o tym, że zamierzamy coś zrobić, że planujemy, ale żebyśmy przeszli do czynów. Drugie pismo, które skierowałem, to skierowałem do, w zasadzie dwa pisma, skierowałem do prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami. W ramach lokalnego programu rozwoju gospodarczego miasta Grudziądza pan prezes zgłosił tę inicjatywę, o które zabiegali radni Koalicji Obywatelskiej, między innymi przeznaczenie nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy Wybickiego na potrzeby organizacji pozarządowych. To jest ulica Wybickiego 17. Na tyle tej ulicy znajduje się podwórze, które ma połączenie z ulicą Podgórną. Na podwórzu tym można byłoby zlokalizować kolejne kilka miejsc parkingowych dla mieszkańców Grudziądzkiej Starówki. W związku z tym wyszedłem
z taką inicjatywą, aby, bo zagospodarowanie tej nieruchomości wiąże się z konkretnymi nakładami finansowymi. Wiemy, że to będzie rozłożone w czasie, bo zapewne spółka będzie chciała pozyskać zewnętrzne źródła finansowania, ale pierwszym krokiem, który mogłaby spółka poczynić, mogłoby być wyremontowanie powierzchni znajdującej się na podwórzu kamienicy czy budynku zlokalizowanego przy ulicy Wybickiego 17, otwarcie tej nieruchomości od strony ulicy Podgórnej i udostępnienie miejsc parkingowych, kolejnych miejsc parkingowych mieszkańcom Grudziądza. Następna inicjatywa, z którą wyszedłem już w okresie przed pandemią jeszcze, podczas jednego z posiedzeń Komisji Mieszkaniowej, to zlokalizowanie wielokondygnacyjnego parkingu przy ulicy, przy Alei 23 Stycznia, w miejscu obecnego skweru handlowego, pasażu handlowego. Wiemy, że na pasażu handlowym znajduje się kilka podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Proponowałem już wtedy i dzisiaj ponawiam tą prośbę do pana prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami, aby w ramach dialogu, w ramach rozmowy z tymi przedsiębiorcami, którzy tam prowadzą swoją działalność gospodarczą, zaproponować tym przedsiębiorcom inne, akceptowalne przez nich miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i gdy oni się na to zgodzą, podjąć działania zmierzające do wybudowania tam również wielokondygnacyjnego parkingu. Wiemy, że nieopodal Grudziądzki Park Przemysłowy buduje inkubator przedsiębiorczości, wiemy, że będzie tam parking na około 50 miejsc parkingowych i wiemy, że tych miejsc nadal będzie brakowało. W związku z tym kolejna lokalizacja przy Alei 23 stycznia jak najbardziej jest oczekiwaną i pożądaną przez mieszkańców Grudziądza. A jak pan kurczowie, jeżeli chodzi o tą uchwałę, którą... Ja wstrzymałem się od głosu, jeżeli chodzi o tą uchwałę dotyczącą kawiarenek, ponieważ uważam, że kawiarenki tak, i mówię otwarcie, tak dla kawiarenek na Grudziądzkiej Starówce, nie dla wyłączania kolejnych miejsc parkingowych i nie proponowania alternatywy dla mieszkańców. A ta alternatywa, która została zaproponowana, no to jest w pewnym sensie pieśń przyszłości, tak? Bo mówimy o parkingu przy ulicy Portowej, no wiemy, że tego parkingu dzisiaj nie ma. Mówimy o parkingu, który miałby znajdować się chociażby przy ulicy Mickiewicza, tam gdzie kiedyś funkcjonowała miejska spółka. No wiemy, że na razie tego miejsca parkingowego nie ma. Dlatego ja jestem za tym, aby przy Placu Miłośników Astronomii zostały zlokalizowane kawiarenki, ale nie kosztem wyłączenia kolejnych miejsc parkingowych. A był taki pomysł jeszcze, żeby zrobić parking na górę. To upadł ten pomysł, czy jak to wygląda? Znaczy nie słyszałem o takim pomyśle, żeby był, nie przypominam sobie takiego pomysłu. To był, wiem, że taki parking funkcjonował kilka lat temu, ale to był parking tymczasowy na tym klepisku, kolokwialnie mówiąc, które tam się znajduje. To nie jest profesjonalny parking, to są jakieś tymczasowe, doraźne ewentualnie rozwiązania. A ja nie mówię o tymczasowych, doraźnych rozwiązaniach, tylko mówię o takich rozwiązaniach już stałych. Tutaj na tym placu wielokrotnie kierowcy niestety parkują niezgodnie z przepisami. Jaki pomysł na to jest? Bo Straż Miejska w ogóle nie reaguje. Tutaj praktycznie czasami są nawet korki, bo ludzie stawiają samochody praktycznie gdzie popadną. Pomysł jest prosty. Musimy zwiększyć liczbę miejsc parkingowych i ja dlatego konkretną propozycję, konkretne lokalizacje takich miejsc parkingowych wskazuję panu prezydentowi i konkretne rozwiązania, które mogłyby zafunkcjonować i mogłyby spowodować to, że ta sytuacja, o której pan redaktor mówi, czyli parkowanie w miejscach do tego nieprzeznaczonych przy Placu Miłośników Astronomii, nie miałoby miejsca albo by miało miejsce w zdecydowanie mniejszym stopniu. Ale też nie zgodzę się z tym, co mówi pan redaktor, że Straż Miejska nie reaguje, ponieważ wielokrotnie widziałem, gdy Straż Miejska pouczała albo też nakładała mandaty na kierowców parkujących, chociażby o tak jak no, jeden tutaj zapraszam z pojazdów. W niedzielę. W niedzielę Straż Miejska nie funkcjonuje. No, tak to już jest, niestety jest, ale rzeczywiście jest to problem, który należy rozwiązać. Ja myślę, że jednym z rozwiązań jest chociażby wybudowanie czy utworzenie kolejnych miejsc parkingowych w obrębie Grudziądzkiej Starówki. A to nie uspokaja pana, że to prezydent parokrotnie mówił, że to jest możliwość, to nie jest na 100% pewne, że tak? Nie uspokaja mnie to. Nie uspokaja mnie to, pani redaktor, z prostego względu, ponieważ jeżeli dzisiaj przedsiębiorca zgłosiłby się do pana prezydenta czy do Zarządu Dróg Miejskich z prośbą o możliwość rozstawienia kawiarenki przy Placu Miłośników Astronomii, zapewne taką zgodę by dostał. Ja jestem, powtarzam, jak najbardziej za tym, aby takie kawiarenki tu powstały, ale nie kosztem miejsc parkingowych. Mamy skwer zielony, ma być on rewitalizowany. Można tak zaprojektować ten skwer zielony, aby znalazło się miejsce na roślinność, na zieleń, ale też na kawiarenki. Co najmniej dwie kawiarenki. Tutaj druga jeszcze, bo jedna już funkcjonuje, mogłaby się znaleźć po tamtej stronie. Tylko trzeba konkretnych rozwiązań.